Zabił koleg. Nienawidzę się za to, co zrobiłem koszalin. Zakończył się proces 19 latka oskarżonego o zabójstwo 16 latka. Przed sądem okręgowym w koszalinie zakończył się w czwartek proces Adriana W. 19 latek przyznał się do zabójstwa 16-letniego Sebastiana J. Skoło brzegu. Nienawidzę się za to, co zrobiłem, mówił oskarżony. 19 letni Adrian W. Jest oskarżony o zabójstwo 16-letniego Sebastiana J. Jak wskazano w akcie oskarżenia 16 grudnia 2019 rok. na klatce schodowej bloku w koło brzegu kilkakrotnie ugodził go nożem, m.in. w szyję, głowę, brzuch i rękę. 16-latek zmarł na miejscu. Według prokuratury Adrian W. działał w zamiarze bezpośrednim. W chwili popełniania czynu był niepełnoletni, miał 17 lat. Sądzony jest jak dorosły. Grozi mu maksymalnie 25 lat pozbawienia wolności. W czwartek w sprawie zeznawali trzej ostatni świadkowie, koledzy oskarżonego i ofiary. Każdy z nich przyznał, że przyjacielskie relacje między Adrianem i Sebastianem od jakiegoś czasu uległy pogorszeniu. Słyszeli, że poszło o dziewczynę. W ich zeznaniach przewijały się informacje o szantażu, który Sebastian miał stosować wobec Adriana, o wzajemnym nagrywaniu upokarzających filmików. Nie potrafili jednak przywołać konkretnych sytuacji i zdarzeń. Mówili, że ich nie pamiętają lub nie byli ich świadkami. Oskarżony na sali sądowej powiedział, że jego relacje z Sebastianem pogorszyły się, gdy pocałował jego dziewczynę. Wtedy były wobec mnie straszne sytuacje mówił Adrian W. Nie podając jednak, na czym te straszne sytuacje miałyby polegać. Tego, co było głównym motywem zbrodni, Adrian W. nie wyjawił, nawet po przerwie w rozprawie, którą sąd zarządził w celu umożliwienia rozmowy obrońcy z oskarżonym. Wcześniej w korespondencji z adwokatem Bartoszem Papucewiczem, którą ten odczytał na sali rozpraw, miał napisać że gdyby to zrobił, to stałby się pośmiewiskiem całego koło brzegu. W czwartek przewodniczący składu orzekającego sędzia Robert Monka zamknął przewód sądowy. Adrian W. w ostatnim słowie żałował tego, co zrobił. To dla mnie ogromna tragedia. Przeżywam ją każdego dnia, na każdym kroku mam przed oczami to, co się stało. Nie mogę cofnąć czasu. Zabrałem rodzicom to, co najcenniejsze. Nienawidzę siebie za to, co zrobiłem, nienawidzę siebie za to, jakim jestem człowiekiem. Przepraszam, mówił oskarżony łamiącym się głosem. Prokurator Iwona Pluta wniosła o najwyższy wymiar kary dla Adriana Wu, 25 lat pozbawienia wolności. W jej ocenie okolicznością obciążającą jest to, że oskarżony planował zabójstwo i już wcześniej podejmował próby wyrządzenia krzywdy pokrzywdzonemu. Ustalenia faktyczne sprawy nie budzą, jej zdaniem, wątpliwości. Oskarżony przyznał się do popełnienia czynu, złożył krótkie, ale istotne wyjaśnienia co do kluczowych okoliczności postępowania. Adrian W. dopuścił się czynu, będąc osobą poczytalną, zaznaczyła prokurator. Dodała przy tym, że niewątpliwie, jak ustalili biegli, oskarżony ma osobowość niedojrzałą, ukierunkowaną na osobowość nieprawidłową i tylko jego młody wiek może być jedyną okolicznością łagodzącą. Zaznaczyła, że proces nie dał odpowiedzi na pytanie, dlaczego Adrian W. zabił Sebastiana J. To najtrudniejszy element tej całej układanki. Sebastian J. nam na to nie odpowie. Adrian W. Nie bardzo chcę składać wyjaśnienia, podkreśliła Pluta w mowie końcowej. Pełnomocnik rodziców ofiary, będących oskarżycielami posiłkowymi, wniósł także o najwyższy wymiar kary dla oskarżonego. Obrońca Adrian W. Mecenas Bartosz Papucewicz prosił sąd o najniższy wymiar kary. Za zabójstwo to 8 lat więzienia. Nie wierzę, że przyczyną tego, co się stało, był tylko nagrany filmik. Motyw jakiś był, motyw, którego nie widzimy. Jest tu jakieś drugie dno, mówił, prosząc sąd o wzięcie tego pod uwagę przy orzekaniu o wymiarze kary. Obrona wskazywała także na młody wiek oskarżonego, jego traumatyczne przeżycia po tym, jak matka opuściła rodzinę oraz brak opieki ze strony ojca. Wyrok sąd głosi 12 października.